obozach w prowincji Erbil schroniło się kilkaset tysięcy syryjskich uchodźców i przesiedlonych rodzin irackich. Polska misja medyczna uruchomiła klinikę mobilną, która niesie pomoc medyczną w 5 obozach zamieszkanych przez blisko 32 tysiące osób. Obozy tutaj to małe miasteczka. Są uliczki ze sklepami, place zabaw dla dzieci, szkoły i meczety. Jednak nigdzie nie ma lekarzy ani apteki. Klinika mobilna dociera do każdego z 5 obozów raz w tygodniu. Nasza farmaceutka wydaje lekarstwa przepisane przez dwójkę lekarzy. Tutaj mamy pierwszy gabinet lekarski, gdzie przyjmuje jeden z naszych lekarzy. Badane są dzieci. A tu jest nasza druga lekarka, dr Zina, która jest ginekologiem i zajmuje się chorobami kobiet, więc tutaj są badane kobiety. W klinice pracuje zespół lekarzy. To ginekolog i pediatra, pielęgniarka i farmaceutka. Przyjmują często około 170 pacjentów dziennie. Pediatra, dr Zamdar Hamid, jest jedynym pediatrą w obozach. Przyjmuje dziennie około 65 pacjentów. Cieszy się dużym zaufaniem matek z racji swojego doświadczenia. Jest też ratownikiem medycznym. Ginekolog dr Zina Idris bada niemowlęta i kobiety. Jest jedynym ginekologiem pracującym w obozach, gdzie 75% mieszkańców to kobiety i dzieci. Jej głównym obowiązkiem jest opieka nad kobietami w ciąży i małymi dziećmi. Kobiety z receptami od lekarzy idą do kontenera, gdzie mieści się apteka. Farmaceutka Farah Shahid wydaje leki i upewnia się, że pacjentki wiedzą, jak je stosować. Jak widzicie, ten stos recept to już jest dzisiejszy dzień, a to dopiero 2 godziny pracy, a przed nami jeszcze kolejne 3. Więc tych recept będzie taka górka. Pacjenci cierpią na infekcje dróg oddechowych czy zapalenia dróg moczowych, a także choroby grzybicze. Wielomiesięczne zaniedbania higieniczne, brak dostępu do opieki medycznej często skutkują powikłaniami. Koordynatorka projektu Małgorzata Olasińska-Hart omawia z zespołem kliniki mobilnej wyniki pracy. Pyta o potrzeby medyczne i wyzwania. To ważny moment wizyty w obozie. Obóz to ludzie, ich smutek i tęsknota za straconym domem, ale to też szansa na bezpieczne życie i nadzieja na przyszłość.